Mnie Państwo widzicie. Piotrze, przedstaw się. Dobry wieczór, Piotr Skubała. Mamy przyjemność od 9 lat prowadzić spotkania Klubu Myśli Ekologicznej. No i ogromnie się cieszymy, że taka straszna pogoda na zewnątrz, a nas czeka interesujący, myślę, inspirujący, wspaniały wieczór z naszym gościem. O którym za chwilę, bo powiedzmy jeszcze, że nasze spotkania są możliwe dzięki sponsorowi naszemu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiejowskiej i dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim te spotkania są możliwe. Tak, warto podkreślić. Mamy też swój... No, warto podkreślić, że od pewnego czasu nasza działalność nabrała nowego kolorytu, rozmachu, bo mamy potężne instytucje, które nas wspierają. Wymieniłeś Metropolię, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękujemy, bo to wiele osób zaangażowanych jest w to, żeby te spotkania były interesujące, zostawiałeś swój ślad i no, przyczyniałeś do tego, żeby świat był lepszy. No dzisiaj będzie też okazja o tym porozmawiać. Przedstawmy naszego gościa, Wojciech Eichelberger. Dobry wieczór. Pewnie Państwu, Wojtku, ja przedstawię razem z Piotrem krótko Ciebie. Jesteś jednym z najbardziej znanych w Polsce psychoterapeutów. Zajmujesz się również pisaniem książek, działaniami dla biznesu, bardzo wieloma różnymi aktywnościami, też w naturze, przynajmniej od jakiegoś czasu. No i cóż, jesteś absolwentem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To był 68 rok, sławetny 68. Później zakładałeś w Polsce, współtworzyłeś oddział terapii rozwoju osobowości OTIRO. Później współzakładałeś laboratorium psychoedukacji. Mówię o tych placówkach, bo to były pionierskie w Polsce placówki stosujące psychoterapię. Obecnie jesteś dyrektorem Instytutu Psychoimmunologii, który współzakładałeś w 2004 roku. No, warto też może powiedzieć, że za czasów pierwszej Solidarności byłeś działaczem ruchu oświaty niezależnej, a zaraz po stanie wojennym współzakładałeś i działałeś w podziemnym Komitecie Oporu Społecznego i byłeś redaktorem pisma KOS. Piotrze, może ty teraz dopowiesz. Tak, dużo powiedziałeś, ale to jest drobna cząstka tego, co pan Wojtek zdziałał i działa w swoim życiu. Ja jeszcze dodam może z takich, wydaje się, interesujących dla nas wszystkich rzeczy. Pan Wojtek jest jednym z pionierów buddyzmu w Polsce. Autorem wielu książek, artykułów z dziedziny psychologii, no, autorem felietonów, esejów, publikuje w dużej ilości różnych czasopism, kilka wymienię, Zwierciadło, Twój styl, Wysokie obcasy, Gazeta Wyborcza, Charaktery, Polityka, Więź, Życie duchowe, Puls biznesu i tak dalej. Współpracował też przy tworzeniu programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę psychologiczną, program Okna, program Być Tutaj, Nocny Stróż. Otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Polonia Restituta za działalność konspiracyjną w stanie wojennym. I podobno, tak można przeczytać w sieci, kocha żeglarstwo, pływanie, góry, narty, sporty walki, konie, psy, koty i wielu ludzi. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Jeżeli tak, to proszę skorygować. Bardzo się cieszę. Ja się osobiście cieszę, że mam teraz możliwość troszeczkę bliżej pana poznać, bo się widzieliśmy gdzieś w Katowicach na Festiwalu Kultury Ekologicznej Zielonomi, no ale nie było okazji do tego typu rozmowy, która nas czeka. Ja będę bardzo wdzięczny, jeśli będziemy mogli przejść na ty. Z Ryśkiem jestem na ty.
To będzie jakoś nam zgrabniej, wygodniej i tak milej. Z przyjemnością największą. Okej, Piotrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, Wojtku. Czy coś, Wojtku, dodasz do tego, co powiedzieliśmy? Czy to wszystko jest prawda? Czy coś przekręciliśmy? Nie, już nic na pewno nie dodam. Uginam się pod ciężarem własnej biografii. Tak, może ja jeszcze dodam, że jesteś też aktywny online, że nie tylko pracujesz w takich sytuacjach stacjonarnych z ludźmi, ale też na twojej stronie internetowej jest wiele dostępnych kursów i wykładów i spotkań z tobą. Na tej stronie jest hasło, jest takie credo, którym też się posiłkowaliśmy, proponując temat dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tym tematem jest dajmy odetchnąć przyrodzie, dajmy odetchnąć sobie. O tym mamy rozmawiać. Natomiast na twojej stronie internetowej jest hasło pomóżmy sobie, dajmy odetchnąć światu. Pomóż sobie, daj odetchnąć światu. Daj światu odetchnąć. Tak, daj światu odetchnąć. I może zacznijmy od tego, bo no właśnie, mamy dać odetchnąć przyrodzie, światu, sobie. A wydaje się, że wymyśliliśmy właśnie taki świat, w którym no nie borykamy się z takimi trudnościami, z jakimi ludzie się borykali jeszcze 100-200 lat temu. Myślimy o tym, jak przetrwać zimę. Właściwie mamy pod dostatkiem wszystkiego. Nie musimy się specjalnie troszczyć o podstawowe rzeczy egzystencjalne. A mimo to dzieje się coś niepokojącego, zarówno z nami, w sensie takim, w sensie ludzkiej kondycji naszego człowieczeństwa, i też dzieje się coś niepokojącego ze światem, z planetą, z przyrodą. Także w końcu mówimy, dajmy odetchnąć sobie i dajmy odetchnąć temu światu. I chcę się ciebie zapytać, co poszło nie tak? Jak ty to widzisz? O co w ogóle chodzi? Dlaczego ten świat, który miał być takim nowym, wspaniałym światem, okazał się być trochę no, kulawy, czy wadliwy, czy nie taki, jak go sobie wymarzyliśmy? No, dlatego, żeśmy sobie nie pomogli. Albo przynajmniej nie pomogliśmy sobie w dostatecznym stopniu i na wystarczającą skalę. Bo oczywiście jest pytanie, co to znaczy pomóż sobie. Pomóż sobie, tak. I to jest bardzo ważne. To jest tytuł jednej z moich pierwszych książek. I myślę, że tytuł jest najlepszą częścią tej książki, ale bo on oddaje istotę sprawy, no, że jeśli nie pomożemy sobie, jeśli siebie jakoś wewnętrznie nie poukładamy, jeśli nie zrobimy przynajmniej jakichś paru kroków w kierunku tego, aby dowiedzieć się, kim w istocie jesteśmy, jaka jest nasza prawdziwa tożsamość, na czym polega nasza nierozerwalna więź z naszym otoczeniem przyrodniczym i ludzkim, materialnym zresztą, to świat musi ucierpieć, bo żyjemy po omacku, żyjemy, można powiedzieć, w istocie wbrew sobie, a jeśli żyjemy wbrew sobie, to żyjemy też wbrew światu. I no ja całe swoje dotychczasowe życie i myślę, że resztę tego życia też no temu poświęcam, żeby i sobie pomóc i pomagać innym w tym, żeby sobie pomagali w sposób bardziej efektywny i taki dobrze ukierunkowany. Więc od tego trzeba zacząć. Jeśli my ludzie nie zmienimy wystarczającej skali naszego rozumienia siebie, życia, naszych relacji z naszym otoczeniem, no to
kiepsko to widzę. Ostatnio napisałem taki tekst, nie wiem, Rysiek, czy miałeś okazję go tam, bo on jest chyba też na moim Facebooku albo na stronie pod tytułem, znaczy potem ten redakcja, ten tytuł trochę zmieniła, ale mój pierwotny tytuł brzmiał trochę tak prześmiewczo, chociaż może nie do końca prześmiewczo, mistycyzm albo śmierć. To na kanwie tego, jak nasi politycy tam, prawda, szarżowali w Brukseli w różnych sprawach, prawda, mówiąc, że coś tam albo będzie tak, jak oni chcą, albo śmierć. No więc tutaj oczywiście ten tytuł, on nie jest do końca żartobliwy, ale w istocie chodzi w nim o to samo, tak, no, że jestem przekonany, absolutnie przekonany o tym, że żeby uratować ten świat w tej sytuacji, w której no, właśnie istnieje taka skala kryzysu, jaka istnieje i której wszyscy doświadczamy, ale może nie wszyscy sobie zdajemy z tej skali sprawę, no to musimy właśnie dowiedzieć się, kim jesteśmy, bo o to chodzi w mistycyzmie. To jeszcze dopytam, czy to znaczy, że psychoterapia to za mało, że to jest niewystarczająca pomoc, tak? Dobrze to rozumiem? Psychoterapia to jest jak gdyby troszeczkę może 1/3 drogi, tak? Ale bardzo ważna, no żeby przynajmniej tak się poukładać wewnętrznie na tym poziomie ego, tak? Na poziomie tej tożsamości nawykowej, jak to się mówi, właśnie jak ja to określam, czy zapożyczonej, do tego momentu, żeby uporządkować się na tyle, żeby się nie bać pytania o swoją prawdziwą tożsamość, tak? Czy nie bać się zakwestionowania tego, co nam się wydaje nas całkowicie jednoznacznie i kompletnie określać. Ja może jako biolog powiem tak, bo w 100% się z Tobą, Wojtku, zgadzam. To samo mówię, co jest istotą tego problemu i zmiany tej sytuacji, to właśnie też mówię, zrozumienie, kim w istocie jesteśmy, zrozumienie siebie, relacji z otoczeniem, to wydaje się kluczowe. Jak to się zmieni, ustawimy to tak, jak ma być, to wprowadzimy te różne rozwiązania, które są proponowane przez naukowców, niektórych polityków, no i naprawimy ten świat. Ale kluczem jest, żebyśmy jako społeczeństwo i w tym ci politycy, no zrozumieli, o co tu naprawdę chodzi, kim my naprawdę jesteśmy. Kim jesteśmy w istocie? Ja mówię tak, jako biolog, ekolog, ale też humanista. My jesteśmy superorganizmem. My jesteśmy istotą złożoną z tysięcy różnych gatunków. Nie wiem, czy masz tego świadomość, czy Państwo macie, że nasze ciało, oprócz ludzkich komórek, w 90% składa się z komórek różnych mikroorganizmów. To są bakterie, to są archeowce, archeony, archeowce, grzyby tworzą nasze ciało. Cóż jeszcze? Roztocze, ja się zajmuję roztoczami, roztocze też żyją w naszym ciele, są naszą częścią i odgrywają ważną rolę. Pasożyty, w 90% jesteśmy złożeni z różnych innych bytów. Kiedy ja o tym mówię, to często osoby tak niechętnie o tym myślą, bo wolą myśleć o sobie jako o integralnej jednostce oddzielonej od natury. A to jest fałsz, to jest fikcja, bo my jesteśmy po prostu cząstką wielkiej sieci życia. Doskonale o tym tutaj w tym gronie wiemy, że w ciągu 7-8 lat wymienia się niemal 100% naszej materii. My i przyroda to jest całość. To wydaje mi się kluczowe, świetnie, że to na początku powiedziałeś, no bo bez naprawy tego, jeżeli to nie uda nam się w cudzysłowie wbić do głów, to, no to
idziemy w wiadomym kierunku. Tak. To taki mój komentarz, chyba że chcesz się odnieść, ale mam pytanie. Nie, nie, bo no, może chciałbym to nazwać, o czym rozmawiamy, o czym ty tak nie powiedziałeś, tak? To ja to nazywam przekleństwem albo złudzeniem antropocentryzmu. Czyli takie przeświadczenie dziedziczone od tysiącleci z pokolenia na pokolenie, że człowiek jest jakimś szczególnym bytem na tej planecie. Znaczy w tym sensie, że wszystko, co inne, powinno być temu bytowi podporządkowane, tak? I wspierać różne jego kaprysy, potrzeby, z reguły zresztą nieadekwatne, neurotyczne i autodestrukcyjne. No więc to antropocentryzm jest wielką uzurpacją i my, no to trzeba naprawdę pracować na wszystkich poziomach, żeby uwolnić ludzkie umysły od tego złudzenia, od tej uzurpacji, ponieważ ta uzurpacja napędza lęk tak naprawdę. No, uzurpator zawsze się boi. Prawda? Uzurpator zawsze się boi, że zostanie skompromitowany, że ktoś czyha na jego tron. Tak? A im bardziej się boi, tym bardziej okrutnie i głupio się zachowuje. Bardziej destrukcyjnie. Więc no, tu jest no, pewien klucz do wyjścia z tej naprawdę niebezpiecznej, tragicznej sytuacji, w której się znaleźliśmy w tej chwili jako gatunek, jako planeta, jako no, w ogóle część przyrody, jeśli tak można w ogóle powiedzieć o jakiejś części przyrody. Bo, no ale to już inna kwestia. Więc antropocentryzm jest naszym głównym przeciwnikiem, prawda? Ten antropocentryzm się wdarł do naszych umysłów też gdzieś tam z narracji religijnej, prawda? Gdzie wszystkie dzieci, które uczą się religii w szkołach, tej religii powszechnej w naszej części świata, czyli chrześcijaństwa, no dowiadują się, że prawda, Bóg przekazał taką informację ludziom, że powinni czynić ziemię sobie poddaną. Tak? To jest tak powiem, kamień węgielny tej uzurpacji. Prawdopodobnie źle przetłumaczone, myślę. Ostatnio też papież Franciszek kwestionował tę powszechną interpretację tego przekazu, że ona ma nas wywyższać w jakiś sposób jako gatunek i czynić nas panami tego świata. No to gołym okiem widać, czym się kończy nasze panowanie. I to jest ewidentne, panowanie uzurpatora, prawda? Bo ma niszczące skutki. Prawdziwy król, tak, prawowicie dziedziczący koronę, no naprawdę troszczyłby się o tę ziemię, a myśmy ją kompletnie wyeksploatowali w imię swoich neurotycznych potrzeb. Ja często jeszcze przywołuję fragment wykładu TED Jane Pointner, to jest naukowczyni, która brała udział w tym projekcie Biosphere 2, próby zbudowania drugiej Ziemi w 1991 roku. I ona tam z 8 osobami, 8 osób tam żyło przez 2 lata. I ona po wyjściu z tej gigantycznych szklarni, z tej sztucznej Ziemi powiedziała, że ona tam dopiero po raz pierwszy poczuła się częścią biosfery. I to mi się wydaje kluczowe, że my musimy poczuć się częścią biosfery. Wtedy będzie nam łatwo naprawić, ale jeżeli tego poczucia w sobie nie wyrobimy, no to ten świat jest stracony. Poczuć się częścią biosfery. Ale żeby się poczuć częścią biosfery, trzeba zrezygnować z tej uzurpacji,
Jak powiedziałem, uzurpator się boi. Uzurpator się boi tego, czym bezprawnie zarządza, tego, co sobie bezprawnie podporządkowuje, próbuje podporządkować. Tak? Uzurpator boi się wejść do lasu, uzurpator boi się zdjąć butów na łące, uzurpator, prawda, boi się niemalże wszystkiego i coraz, boi się coraz bardziej. No, no to szczególnie to widać w naszej covidowej sytuacji, tak, kiedy no, no, właściwie ogromna większość ludzkości zmierza do tego, żeby właśnie wylądować pod taką kopułą w jakimś cywilizacyjnym inkubatorze, który ma nam zapewnić wreszcie bezpieczeństwo i odciąć nas od tego, prawda, czym zarządzamy, czym, co uczyniliśmy sobie poddanym. Więc właściwie z tego punktu widzenia, tak snując taką opowieść, prawda, taką baśń trochę o upadającym uzurpatorze, no to, co się dzieje w tej chwili do strony epidemiologicznej, no jest takim właściwie, można powiedzieć, z rewolucją poddanych, która przyroda zaatakowała uzurpatora. I uzurpator nie za bardzo wie, co z tym teraz robić, prawda? I próbuje, prawda, chaotycznie i po prostu, prawda mówiąc, w dużej mierze bezmyślnie, no, gasić pożary, zamiast sięgnąć do istoty sprawy, do korzenia tego problemu, czyli do stanu własnego umysłu. Tak? Bo no, i jeśli my w ogóle, my ludzie sobie, bo to było, miało, jest tematem też naszej rozmowy, jak rozumiem, my ludzie zadajemy sobie takie pytanie, na czym polega więź człowieka z przyrodą, no to samo postawienie tego pytania świadczy o tym, że my jesteśmy w kompletnym odlocie. Że myśmy stracili kontakt z rzeczywistością. Bo to jest tak jakby, nie wiem, no, kropla wody w oceanie pytała, jaka jest moja więź z oceanem. Ja miałem okazję covidową, napisałem takie przesłanie krótkie, wierszowane, które może zacytuję, bo wielu ludziom się podoba, zresztą mnie też to jakoś, sam to napisałem, ja się w dużej mierze dla siebie. I ono brzmi tak. Kiedy przyszłość nie ma formy, kiedy cały świat się chwieje, gdy przegrywa kto przezorny i gdy Bóg się z planów śmieje, zerwij cumy, płyń bez mapy, tam gdzie karmy wiatr powieje. Poznaj siebie, poznaj siebie, poznaj siebie. Jerzy, ja nie doszedłem do pytania, nie wiem, czy mogę do tego pytania dojść, jeżeli pozwolisz jeszcze. Ja chciałem jako ekolog no, sięgnąć do właśnie opinii ekologów. Nie wiem, czy Wojtku zetknąłeś się z tym, no pewno nie. W styczniu tego roku ukazał się w czasopiśmie Frontiers in Conservation Science artykuł 17 najwybitniejszych ekologów ze Stanów, z Australii, z Meksyku, z Europy, w którym oni kreślą taką ponurą perspektywę przyszłości Ziemi, ludzkości. Zwracają uwagę, że te kluczowe kwestie środowiskowe w połączeniu z ignorancją, bezczynnością, doprowadzają po prostu świat do stanu ruiny. Dają tą diagnozę i konkretne liczby i tak dalej. Mówią, że skala obecnych zagrożeń dla biosfery i wszystkich form życia, w tym ludzkości, jest w rzeczywistości tak wielka, że nie do ogarnięcia nawet przez naukowców, ekspertów w swoich dziedzinach. Tym bardziej nie są w stanie pojąć tego zjadacze chleba, co powoduje nieuprawniony optymizm, przeświadczenie, że jakoś to będzie. Oni twierdzą, że to ich przesłanie nie jest wezwaniem do poddania się, ale mają na celu dostarczyć światowym przywódcom realistyczny zimny prysznic. Ich celem było dostarczenie zimnego prysznicu, który jest konieczny
jak chcemy uniknąć mrocznej przyszłości. Ale pytanie moje jest takie, nawiązanie do tego, co by się musiało stać, żeby rozwinęła się inna świadomość? Czy ten zimny prysznic jest potrzebny? Czy on ma szansę po prostu zmienić cokolwiek? Ja myślę, że no to właśnie się dzieje, co jest potrzebne. No, potrzebny jest kryzys. Prawda? Każdy kryzys jest po to, żeby pokazać nam, że to, co do tej pory robiliśmy, no mówiąc delikatnie, było mało sensowne i mało skuteczne. I że mieliśmy źle zdefiniowane cele, tak? Których osiągnięcie doprowadziło w rezultacie do katastrofy. No i że trzeba po prostu wszystko zresetować. No, no, do tego zmierza ten kryzys. No i część ludzi to widzi, na szczęście. Ja myślę, że coraz większa część ludzi to widzi. I to widzę w swojej pracy, widzę w kontaktach z ludźmi, z którymi spotykam na dziś wykładach, spotkaniach i tak dalej, że coraz więcej ludzi sobie zadaje istotne pytania, tak? I się zastanawia, nie, czy jako zbiorowość ludzka myśmy aby na pewno przystawili drabinę do dobrej ściany, tak? Ale też odnoszą to pytanie do samych siebie, do własnych wyborów, do własnego losu. Czy ja w swoim życiu przystawiłem drabinę do właściwej ściany i czy w jakim stopniu ja się swoimi wyborami, swoimi poglądami, przekonaniami, złudzeniami przyczyniam do tego i przyczyniłem do tego, że no, dzieje się tak, jak się dzieje. I to jest bardzo silnie obecne. Oprócz tego nurtu, który tu zacytowałeś, tak, który jest właśnie zaprzeczaniem tej sytuacji, tak, lub też takim próbą przeczekania, handlowania, prawda, negocjowania z losem, z przyrodą i tak dalej. To może trochę odpuścimy, może trochę tego mniej dwutlenku węgla, może no, jak się nie, no, no tak, no nie damy rady w 10 lat, no to może 25. No to wszystko są oczywiście półśrodki, to jest kalkulacja czysto jakaś polityczna, oparta na kunktatorstwie i na lęku, które no naprawdę te środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, tak? Mogą ewentualnie przedłużyć kadencję tym politykom. No to, no, ale tutaj jest no, analogiczna sytuacja do tej katastrofy Titanica, prawda, którą wszyscy oglądaliśmy pewnie na filmie, że jest syreny alarmowe wyją, prawda, a część pasażerów, zresztą pod wpływem dużych ilości alkoholu, uważa, że to w ogóle niemożliwe i orkiestra gra dalej, prawda, i bawimy się. A armator, prawda, okrętu, który dostaje komunikat, słuchaj, wjeżdżamy w obszar gór lodowych, to może przynajmniej zwolnimy i skręcimy trochę, mówi, cała naprzód, musimy pobić rekord. No i ja myślę, że ta sytuacja dobrze ilustruje w tej chwili to, co się dzieje na świecie. Nie? Można to właśnie porównać też reakcje ludzi i reakcje gremiów decyzyjnych, jeśli chodzi o to, co się dzieje w skalach państw i świata i planety, można porównać do tego, co zaobserwowała taka badaczka procesów umierania, pani Kibler-Ross, patrząc, obserwując to, jak ludzie reagują w sytuacji, kiedy dowiadują się, że są chorzy na jakąś terminalną chorobę, czyli że katastrofa jest nieunikniona, tak? Znaczy katastrofa, no, koniec tej formy istnienia, mówiąc inaczej.
mniej może tak dotkliwie. No i oni reagują tak, no najpierw zaprzeczeniem, to niemożliwe, potem agresją, dlaczego ja, potem rezygnacją, a potem wreszcie, prawda, jakąś akceptacją tego stanu rzeczy. No tutaj byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy my się zatrzymali w tej chwili na poziomie jako społeczność ludzka, na poziomie zaprzeczania i agresji, bo to mamy w tej chwili przede wszystkim, tak? No część ludzi wchodzi w depresję, tak? No, ale depresja też nie jest tutaj rozwiązaniem, choć może przydałaby się nam taka zbiorowa depresja, żeby trochę się opamiętać. No, depresja tu nie jest skazana z tego powodu, że trzeba działać. Więc to w ogóle nie możemy wejść w ten proces. Trzeba na samym początku się zatrzymać i przestać zaprzeczać. Dokładnie to, o czym mówiłeś. Przestać zaprzeczać to, na przykład poczuć ból świata i dopuścić do siebie całe tą ogromną część cierpienia, które jest naszym udziałem, ale też za naszą przyczyną dotyka innych istot. To jest też taka świadomość, która bierze się właśnie z głębokich pytań, że przystawiliśmy drabinę nie do tej ściany, co trzeba. I właśnie chcę nawiązać do tego, do końcówki twojego wiersza Poznaj siebie. Poznaj siebie to na przykład zobacz, że ta drabina nie jest przy tej ścianie, co trzeba, ale też coś więcej. Dla mnie też poznaj siebie to jest dotknięcie tej pierwotnej przyczyny, która sprawiła, że ulegliśmy tej uzurpacji albo uwierzyliśmy w tą iluzję, że jesteśmy kimś oddzielnym od całej reszty, bo to są objawy, uzurpacja, oddzielenie, drabina nie przy tej ścianie, to są objawy jakiegoś pierwotnego procesu, czegoś, co się wydarzyło, właśnie też ciekawe kiedy, ale chcę zadać, wiesz, pytanie jak psycholog psychologowi, co jest tą pierwotną przyczyną. Co sprawiło, że staliśmy się tyranem, który uzurpuje sobie kontrolę, władzę i panowanie i jest przekonany, że czy jest przekonana, że jest oddzielona. Skąd się to wzięło? Dlaczego jesteśmy w tej pozycji? No, jak psycholog psychologowi ci odpowiem, że można powiedzieć, że nasz wrodzony narcyzm, tak? Bo oczywiście uzurpator jest z reguły też narcyzem w tym sensie, że no, zamiast poznawać siebie i no, gdzieś tam określać swoją sytuację na tej ziemi, wśród tej przyrody, wśród tych ludzi, no tworzy pewną uzurpację się, znaczy zajmuje się swoją reputacją przede wszystkim, wizerunkiem. Tak. Tworzy wizerunek. I tworzy ten wizerunek nie tylko w oczach innych ludzi, ale też we własnych. On w którymś momencie zaczyna wierzyć w ten wizerunek. Wytworzony zupełnie, prawda, i zupełnie oderwany od rzeczywistości. Więc no, skąd ten narcyzm się wziął? No to wiesz, no to już odwołując się do najbardziej znanej narracji religijnej, tak, czyli tej chrześcijańskiej, no można by wziął się z raju, tak? Kiedy prawda, nasi jacyś mityczni prarodzice no, zjedli jabłko z drzewa wiadomości złego i dobrego. A to mniej więcej w takiej no, światłej moim zdaniem i naprawdę wiele wnoszącej interpretacji
mówi o tym, że umysł tego praczłowieka wyewoluował do takiego poziomu, że pojawiła się w nim taka cecha, która nas rzeczywiście wyróżnia od świata zwierząt i nazywa się samoświadomość. Tak? I wtedy, prawda, pojawiło się w tym umyśle tych praludzi pytanie, czy ja jestem tym, co do tej pory było moim udziałem, czy jak gdyby nieodłączną częścią boskiej świadomości, czy ja jestem kimś innym może, tak? Potrzeb szatana na tym podlega. Tak? No i tutaj się zaczęło, prawda? Zostaliśmy wypędzeni z raju. Oczywiście raj nie jest jakimś mitycznym miejscem gdzieś tam, tylko jest tak naprawdę stanem naszego umysłu. Tak. Prawda? Jeśli prawda, w procesie praktyki jakiejś duchowej, niezależnie od tradycji, ale naprawdę takiej uczciwej, głębokiej praktyki duchowej, my zajmiemy się odkręcaniem tego błędu, tak? tego narcystycznego urojenia, tej uzurpacji antropocentrycznej, która z tego wyrasta, no to wtedy dopiero idziemy w dobrą stronę, to mamy drabinę przystawioną do dobrej ściany. Tak naprawdę jestem o tym przekonany, bo już dość długo żyję, też przystawiałem te drabiny do różnych ścian i musiałem potem je jakoś przestawiać, no to wiem z całą pewnością, że my się rodzimy na tym świecie po to, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie po to, żeby tam, wiesz, posadzić drzewo, zbudować dom, spłodzić dzieci i przyczynić się do wzrostu PKB, tylko po to, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Kim ja jestem? Żeby odwrócić, tak powiem, tą rajską klątwę. Przekroczyć ten grzech pierworodny, można powiedzieć. Czyli ten grzech rozróżniającego umysłu, który nagle, tak jak to jeden z nauczycieli buddyjskich, chyba tybetańskich, Trungpa, powiedział, my staliśmy się czymś podobnym, tak jakby jedno ziarnko piasku na pustyni dostało nagle takiej energii, że zaczynało tam podskakiwać, prawda, czy kręcić się bardzo szybko. No i w związku z tym uznało, że jest zupełnie czymś innym niż cała reszta pustyni. No i teraz, to trzeba odwrócić, więc poznaj siebie, to jest najważniejsza sprawa. Jeśli dostateczna ilość ludzi się naprawdę tym zajmie, to wówczas powstanie jakaś taka masa krytyczna, która może, jak sądzę, zatrzymać ten bardzo niebezpieczny proces, który się w tej chwili uruchomił. To ja w nawiązaniu też chyba do tego. Wiemy doskonale, że świat, szczególnie ten nasz świat polski, jest skrajnie podzielony. Żyjemy często w dwóch takich odległych bańkach informacyjnych. No ja chciałem skorzystać, tak trochę prywatę uprawiam, no i o poradę proszę psychologa, psychoterapeutę, no bo ja osoby, które traktują przyrodę wrogo, są wrogo nastawione, no i ich celem jest eksploatacja, niszczenie planety, no ja mam do nich negatywne uczucia. Można powiedzieć, że nienawidzę i też nienawidzę tego uczucia w stosunku do tych ludzi. Co ja mam zrobić? Jak pokochać tych ludzi, którzy tego nie rozumieją, co dla mnie jest tak oczywiste, że przyroda, że zwierzęta, że świat roślinny jest cudem. No i każdej żywej istocie należy się szacunek. Wiele osób tego kompletnie nie rozumie i ja mam, pojawiają się we mnie takie negatywne uczucia. Jest szansa, że ja ich pokocham? Po pierwsze sobie zadaj pytanie, Danie, czy zawsze to tak rozumiałeś, czy od początku pojawienia się na tym świecie wiedziałeś to, co dzisiaj wiesz? No i po prostu przypuszczam, że nie.
bo byśmy już dawno, wiesz, pewnie budowali ci pomniki. I... jako... Tak, dosyć późno tą świadomość. Takiemu właśnie wczesnemu prorokowi. Więc no, warto pamiętać o tym, że każdy człowiek rozwija się w swoim czasie na swój własny sposób i przechodzi przez różne fazy tego procesu. I to no, takie wiesz, przyjrzenie się własnemu rozwojowi no, może nas tutaj usposabiać bardziej empatycznie wobec ludzi, którzy są w zupełnie innym miejscu w tej chwili. Tak? No i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest bardzo ważne, wiesz, taka, to chyba któryś jeszcze z greckich filozofów powiedział, ale niestety nie pamiętam kto. I to jest teraz powtarzane, ja to widziałem, tą sentencję na takim pomniku ku czci twórców takiego wspaniałego parku przyrody w Tanzanii, Ngorongoro. I tam było napisane po angielsku "Don't curse the darkness, light the candle." Nie przeklinaj ciemności, zapal świeczkę. I to jest moja rada dla ciebie, bo to jest też, o czym ja zresztą, to jest moja rada dla mnie samego, bo ja rozumiem twoje uczucia, też po prostu od czasu do czasu mnie dopadają, no bo to trudno się nie wkurzyć, a przynajmniej nie oburzyć na to, co się dzieje. No, się oburzyć się warto, tak, ale no, nie należy tkwić w oburzeniu, bo oburzenie samo z siebie nic tu nie wniesie. To się, niektórzy to nazywają takim oburzem, oburz facebookowy na przykład. Ludzie się oburzają, tam piszą swoje gdzieś krótkie komentarze. No, nic z tego oburzu nie wynika, więc oburzenie ma sens, jeśli jest punktem wyjścia do jakiegoś działania, tak? No i to powiedzenie, prawda, nie przeklinaj ciemności, zapal świeczkę, pokazuje, co należy robić po prostu. Zamiast się zajmować takim kultywowaniem oburzenia, co nas jakoś tak też troszeczkę nadyma egocentrycznie często, no to po prostu coś zacząć robić konkretnie, żeby rozjaśniać tą ciemność tej jaskini. Dziękuję. No pytanie, co to znaczy zapalić świeczkę i czy to ma jakiś związek z tym wskazaniem poznaj siebie? Czy tej świeczki nie mamy zapalić gdzieś w naszym wnętrzu, żeby się tam rozejrzeć i właśnie poznać. Ale chcę też włożyć trochę dziegciu do tej narracji. Wprawdzie to nie jest mój cytat, ale też mnie kiedyś poruszył. Chcę się odwołać do Jamesa Hillmana. To jest nieżyjący już, ale wybitny psychoterapeuta i jeden z prekursorów ekopsychologii. I Hillman kiedyś napisał takie zdanie, które naprawdę mnie poruszyło, bo pisze tak, psychoterapia tutaj rozumiana jako właśnie zapalanie świeczki i poznawanie siebie. Psychoterapia istnieje od dziesiątek lat. Ludzie stają się coraz bardziej wrażliwi i jednocześnie świat ma się coraz gorzej. I warto się nad tym zastanowić, tak mówi Hillman. Psychoterapia istnieje, robimy wiele rzeczy, zapalając te świeczki w sobie, a świat ma się coraz gorzej. Mój nauczyciel, jeden z moich nauczycieli, Janusz Korbel, którego znałeś bardzo dobrze i spotkaliśmy się na jego pogrzebie między innymi, mówił, że trzeba bardzo uważać, żeby w tym zajmowaniu się sobą nie poprzestać na masowaniu własnego ego, zapominając o świecie. I poproszę o twój komentarz do tego wątku. Co to znaczy zapalić świecę? Co to znaczy poznać siebie w tym kontekście?
No to wiesz, znowu na różnych etapach indywidualnego rozwoju to mogą być różne rzeczy, tak? No, jeśli ktoś ma nerwicę lękową na przykład, tak? No to prawda, jest, jego umysł jest ogarnięty takim i ciemnością i lękiem i być może jakąś chciwością, no to, to zapalanie świeczek będzie takim, no, robieniem trudnych, pojedynczych kroków pod prąd, można powiedzieć, tak? Jeśli ktoś uzależniony od jakiejś substancji, no, będzie, podejmie trud wychodzenia z nałogu, no to każdy dzień jego abstynencji będzie, prawda, też taką świeczką, tak? No ale to mogą być różne świeczki. No, mówimy o świeczkach na zasadzie nie czyń złego, tak? Jeśli ktoś ma, prawda, tendencję do przemocy, tak, i bicia ludzi w swojej rodzinie albo gdzieś tam w niedalekiej okolicy, no to jeśli się od tego powstrzyma, to też zapali świeczkę, tak? No ale potem możemy pójść dalej, tak? Czyń dobro. No i to czyń dobro, no, no to jest wtedy z reguły związane jakoś z tym, co robimy dla innych ludzi i dla przyrody jako takiej. I to nie ma nic wspólnego z masowaniem ego. Zresztą psychoterapia dobrze prowadzona, no to nie ma nic wspólnego z masowaniem ego. No to wprawdzie to chodzą takie dowcipy, prawda, o psychoterapii, jak to tam, prawda, dwóch przyjaciół się spotyka, dawno się nie widzieli, jeden drugiego pyta, a przypomniałem sobie, że byłeś kiedyś na psychoterapii, tak, że miałeś taki kłopot z trzymaniem moczu. A ten mówi, tak, no a to już było dawno, już to mam za sobą. A ten pierwszy mówi, no ale jak, no jaki jest rezultat? No wiesz, dalej się moczę, ale teraz jestem z tego dumny. No oczywiście to są złośliwe dowcipy na temat psychoterapii, bo psychoterapia jest bardzo trudną drogą. Jest to jazdzić na jakimś poziomie, no, pozbywanie się różnych iluzji na własny temat. Iluzji, które zaległy się w naszym sposobie postrzegania naszej biografii, tak? Samych siebie, naszych relacji z ludźmi. To jest pozbywanie się, to jest zawsze trudne i wymusza jakąś rekonstrukcję własnej osoby. Ale no, psychoterapia tak, oczywiście ma swoje ograniczenia i takie prawdziwa praca nad sobą to jest praca nad własną tożsamością, nad pytaniem, kim jestem w istocie, tak? I to też nie jest masowanie ego, bo to jest totalne zakwestionowanie ego, tak? No, jeśli punktem wyjścia jest na przykład oświadczenie jednego z wielkich mistrzów życia, wszystko, co myślisz o sobie, jest błędem, no to co? Masujesz coś jeszcze? Już nie ma co masować. Tak, to ja teraz może chciałem nawiązać. Moje pytanie będzie nawiązywało do dzikiej przyrody. Z pewną radością obserwuję świadomość, że bez przyrody, bez dzikiej przyrody, my nie jesteśmy w stanie przetrwać. Jak pewno doskonale, Wojtku, wiesz i wiele pewno osób, które nas słucha, powinniśmy, według naukowców, do 2030 roku 30% planety objąć ochroną, zostawić tam miejsce dla przyrody, żeby ona tam się rządziła, a nasza ingerencja tam jest minimalna, do połowy wieku 50%. W unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, która stanowi element Europejskiego Zielonego Ładu, mówi się o tym, że do 2030 roku chcemy 30% naszego kontynentu objąć ochroną, z tego 10% dziką, 10% ścisłą ochroną chcemy objąć.
Też ostatnio, kiedy rozmawiamy o miastach, no pojawił się taki termin czwarta przyroda. Profesor Ingo Kovarik ten termin kiedyś zdefiniował. Przyroda, czwarta przyroda to jest przyroda dzika w naszych miastach. Myśmy powinni zostawić miejsce dla przyrody, dla dzikiej przyrody, również w naszych miastach. Im więcej tej przestrzeni będzie dla dzikiej przyrody, tym będzie lepiej dla nas i dla świata. To obserwuję z pewną radością tego typu działania, chociaż tej, wiemy, tej dzikiej przyrody nie przybywa tak w ogóle, no ale gdzieś się te myśli powstają, że to jest konieczność takich działań. Chciałem spytać, czym dla ciebie jest dzika przyroda? Jaką rolę pełni w twoim życiu? O twój osobisty związek z dziką przyrodą, z dzikością? W ogóle zastanawiam się, czy jest jakiś związek, bo związek sugeruje dwa byty, które są ze sobą jakoś powiązane. A moim zdaniem tutaj nie ma dwóch bytów. Jeśli powiem, ja jestem częścią przyrody, to też właściwie skłamię, bo to jest jaką częścią? No, jestem zintegrowany, można powiedzieć, z przyrodą na wielu poziomach, tak? Na takich oczywistych. No, już pomijając to, co ty mówiłeś, prawda, o różnych organizmach obcych, jak to nazywamy, tak? W istocie naszych. W istocie nas tworzących to ciało. To no przecież, żeby w ogóle przeżyć najbliższe 4 minuty, ja muszę bez przerwy oddychać, tak? Jestem, można powiedzieć, podłączony do pępowiny oddechowej, którą to powietrze, którym oddycham, jest jakimś absolutnym, unikalną, cudowną mieszanką, o której składzie decyduje, nie wiem, pewnie spory kawałek wszechświata. A historycznie, no to można jeszcze, prawda, długą opowieść tworzyć, jak powstała w ogóle ta atmosfera, w której my możemy oddychać tak, jak oddychamy, tak? Która podtrzymuje takie złożone organizmy przy życiu, jak ludzki organizm. No, druga pępowina to jest pępowina żywieniowa. No, przecież bez przerwy musimy jednak coś jeść, tak? No więc, no, skąd powstało to jedzenie? No powstaje z interakcji, no, niezliczonej ilości czynników biologicznych, prawda, słońca, wody, ziemi, bakterii, Bóg wie czego jeszcze, tak? No, żeby to jedzenie w ogóle przyswoić, to potrzebujemy w ogóle tych kilku kilogramów bakterii w naszym, prawda, przewodzie pokarmowym, żeby to w ogóle przyniosło jakąś korzyść, tak? No a potem, tak powiem, eliminujemy, mówiąc elegancko, resztki tego procesu i w ten sposób tworzymy w pewnym sensie glebę dla następnych plonów, tak? I właśnie, no widać, jak bardzo jesteśmy włączeni, prawda? Podobnie jak oddechowo, no. Wdychamy tlen i azot, wydechujemy, prawda, dwutlenek węgla, ale rośliny się tym żywią, tak? No i w zamian oddają nam tlen. No w ogóle, no, można by oczywiście tu godzinę na ten temat mówić, więc no, wystarczy sobie zdać z tego sprawę, że nie mówiąc o świetle słonecznym jeszcze, prawda, które jest też nam niezbędne do życia, prawda, i wpływa na poziom witaminy D i wpływa na poziom serotoniny w naszym mózgu i tak dalej, i tak dalej. No, na tym poprzestanę. No więc co tu gadać o jakimś związku? Że tak jakby, nie wiem, jelito grube się zastanawiało, czy jest w jakimś związku z jelitem cienkim.
John Halifax, kiedyś zapytany, co to znaczy wychowywać, edukować dzieci, to powiedział: pokażcie im zależności w lasach, na polach, w strumieniach, w wiosce wokół nich. To jest istotą, pokazywanie zależności. No to jest proces edukacji. No, to Thich Nhat Hanh, taki znany nauczyciel buddyjski, zen wietnamski, on prowadził takie medytacje cudowne. Mówi, zresztą to gdzieś tam idąc, już gdzieś to Pascal też powiedział dawno temu, że za cokolwiek się weźmiesz i rzeczywiście przenikniesz tego istotę, pochodzenie, historię, prawda, zbadasz to dogłębnie, to dotkniesz absolutu. Tak? A Thich Nhat Hanh robił takie ćwiczenia z kartką papieru. Tak? Weź kartkę papieru, tak? I popatrz sobie na tą kartkę papieru. Tak? No i zadawaj sobie pytanie, co to jest? Co to jest? Skąd to się wzięło, tak? No i tutaj oczywiście no, tak przyspieszony kurs na to, prawda, no, wzięło się, prawda, papier powstaje z celulozy, która jest w drzewie, tak? No, drzewo wyrosło w określonym miejscu, prawda, z określonej ziemi. Określoną ilość wody musiało przyjąć i słońca, żeby. No a w takim razie, a co to słońce, skąd ta woda, a skąd ta ziemia? No i idziemy dalej, aż w końcu po prostu stajemy oniemiali wobec jakiejś ogromnej tajemnicy, która stoi za kartką papieru. I tak trzeba uczyć dzieci. Tam jest taki fragment, istnieć to znaczy współistnieć, nie możemy po prostu istnieć. Musimy współistnieć ze wszystkim. Ja to ze studentami w trakcie kursu, które prowadzę z biologami, prawnikami, tam publicystami robię. Współistnieć jest ten dualny, dualistyczny smrodek, jak to się mówi, tak? To współistnienie zakłada dwa byty, które jakoś współistnieją, tak? A to jest tak naprawdę tożsamość, tak? To jest tożsame. Więc no i to jest też w chrześcijaństwie bardzo obecne. No już nie pamiętam, kto to powiedział, bodajże sam Chrystus powiedział, to co czynisz innemu, czynisz sobie. To co czynisz sobie, czynisz innemu. Tak? Mam nadzieję, że to dobrze trafia, jeśli chodzi o źródło tego. Tak, ale wszystko jedno, to był na pewno mądry człowiek z wielkim wglądem, tak? No więc i to nie dotyczy tylko relacji międzyludzkich, no. To dotyczy, jeśli coś czynimy przyrodzie, prawda, złego, no to czynimy sobie, to jest ten sam proces. Jeśli siebie w jakiś sposób uszkadzamy, prawda, i jesteśmy autoagresywni wobec tego cudu, jakim jest ludzki organizm, no to właściwie też czynimy to całej reszcie świata. To nie ma żadnego tutaj oddzielenia między jednym a drugim. To jest właśnie taki mistyczny punkt widzenia, tak? Który przekracza tą dualność, te dualne kategorie, w których my bez przerwy myślimy. Tak, to w kategoriach religijnych grzech to nie jest coś, co obraża Boga, tylko jest przeciwko nam samym. My sobie sami szkodzimy. Ale chcę jeszcze nawiązać do tego... To jeden z mistrzów Zen posunął się jeszcze dalej. Ja napisałem taką małą książeczkę kiedyś. Siedem boskich pomyłek. A tytuł się wziął stąd i on oburzył oczywiście część ludzi z tego, że Sansen Nim, taki koreański mistrz Zen, który tu założył zresztą świetną, dobrze pracującą grupę od lat, na takim spotkaniu w Warszawie, gdzieś tam, które zgromadziło ludzi z różnych obszarów, z różnych
tradycji religijnych i tak dalej. W którymś momencie ktoś się z tłumu zadał pytanie, a co to jest grzech? A on powiedział, grzech? To pomyłka Pana Boga. No i to nie był dowcip. Tak? To oczywiście był czysty zen. To było przełamywanie naszych, prawda, konwencji intelektualnych i różnych przekonań, i różnych, prawda, wzorców. Ale to jest, to mi zajęło parę lat, żeby się, tak powiem, pokłonić Sansenimowi za to zdanie. A ja się kłaniam za tą książeczkę, która przywołała to zdanie i rozwinęła to w tak zwartej, krótkiej, pięknej formie. Ale jeszcze chcę właśnie nawiązać do tego, bo my jesteśmy w takim czasie, że my się przekonujemy. Teraz jest bardzo dużo badań też takich psychologicznych, które pokazują, jak ważna jest przyroda w naszym życiu i że bez natury nie jesteśmy w stanie funkcjonować. My się do tego przekonujemy, musimy mieć badania na to, papiery jakieś. To jest dla mnie dowód naszego totalnego szaleństwa, że my musimy się przekonywać, że to jest właśnie to szaleństwo oddzielenia, że my musimy mieć dowody na to, że natura rzeczywiście działa. I chcę jeszcze powiedzieć tak, że to, co mnie bardzo, Wojtku, inspiruje w Twojej pracy, jesteś tutaj też pionierem, myślę, w Polsce tego podejścia, to jest integralne podejście. Jesteś rzecznikiem integralnej psychologii. Najczęściej tam się wymienia integrację, czy tą integralność w kategoriach ciała, umysłu i ducha, czy duchowości. Aż się prosi, żeby tam też włączyć, że ta integralność też powinna obejmować środowisko, ziemię, na której stoimy, powietrze, którym oddychamy, oceany. Ale nie musi, bo no tak, ciało jest środowiskiem. Tak? Ciało jest całym środowiskiem. Jeśli ktoś zrozumie swoje ciało, jeśli naprawdę zrozumie, co to jest w ogóle i dzięki czemu to funkcjonuje, jak to się ma w ogóle do mojej tożsamości, tak? Do tego, co ja myślę. Tak? No, to takie bardzo ważne pytanie, które mnie kiedyś bardzo zainspirowało, się inspiruje do dzisiaj. Tak? Czy to ciało przydarza się tobie, czy ty przydarzasz się temu ciału? Tak? Które znowu atakuje nasze takie, prawda, stereotypowe myślenie na temat naszej tożsamości. No i teraz też ciało, tak już mówiąc językiem dualnym, no jest najbliższym nam kawałkiem przyrody. No przecież Piotr powiedział przed chwilą, no może nie przed chwilą, ale na początku rozmowy, że to jest właściwie tam po prostu w tym ciele jest cały las, bagno, prawda, nie wiem, grzyby, proszę bardzo, no co tylko chcesz. No, więc i to jest strasznie istotna praca. Jeśli drogą dla mnie, to w mojej pracy psychoterapeutycznej z ludźmi, a ja też sporo pracuję na tym wymiarze relacji z ciałem i poznawania ciała. Tak? No to jest warunek sine qua non tego, żeby w ogóle zrozumieć przyrodę. No najpierw zrozum swoje ciało. Jak nie zrozumiesz swojego ciała, to będziesz żyć w jakiejś kolejnej iluzji, w jakimś takim, wiesz, nie wiem, podległym, pięknoduchowskim, idealizującym stosunku do przyrody. Kurczę, ty jesteś przyrodą cały czas, w każdej sekundzie.
cały proces, który decyduje o tym, że w ogóle przyroda istnieje, dzieje się w tej chwili z sekundy na sekundę w twoim ciele. Jesteś podłączony do nie tylko do świata, ale do wszechświata. Tak? Jeśli już mówić w tych kategoriach, że coś jest do czegoś podłączone. Jesteś emanacją tej jakiejś bazowej, prawda, fundamentalnej matrycy życia. Tak, tak mi się przypomniało, Ryśku, ten nasz udział kiedyś w konferencji, trzydniowa konferencja w Olsztynie na Uniwersytecie pod tytułem Strategie bycia i stawania się człowiekiem. No i ze zdumieniem odkryliśmy, że na sto kilkadziesiąt wystąpień, warsztatów, zaledwie trzy, w tym nasze, dane Jakubowicz-Mont, dotyczyło relacji człowieka z środowiskiem, z przyrodą. Reszta rozważała człowieka, jakby żył w całkowitej izolacji od innych żywych istot. Dla mnie to było po prostu szokujące, jak można w ogóle no, taką narrację i tak rozmawiać. I to było szokujące, że 90 kilka procent tych osób po prostu tak postrzega ten świat w oderwaniu. No, ale zwróć uwagę, że my żyjemy w czymś, co ja nazywam klątwą kartezjańską, tak? Czyli no, jeśli Kartezjusz skądinąd no, niesłychanie wrażliwy i mądry człowiek doszedł do wniosku, że on jest, bo myśli, tak? Myślę, więc jestem. No to ogromna ilość ludzi mu uwierzyła. I swoje istnienie sprowadzają do pewnej konstrukcji myślowej na własny temat. Prawda? I są, bardzo wielu ludzi jest kompletnie odciętych od swojego ciała. Mało tego, boi się tego ciała, tak jakby to był, wiesz, no jakiś po prostu straszny zwierz, który mu zagraża. No, tak jak się boi przyrody, no, prawda? Człowiek boi się przyrody, no, próbuje ją ujarzmiać, próbuje ją kontrolować, próbuje ją, prawda, eksploatować. No, wyobraża sobie, Boże, co on tutaj z tą przyrodą mógłby zrobić, no ale jak ta przyroda się wkurzy, za przeproszeniem, no to otrząśnie się z tego naszego gatunku jak pies z pcheł. I ta wielka uzurpacja antropocentryczna, no po prostu rozpryśnie się w puch w ułamkach sekundy. No więc musimy po prostu opamiętać się z tą naszą pychą jakąś kompletną iluzją. I tym, prawda, bo to można, to co powiedział Kartezjusz, można sparafrazować jako myślę, że jestem, tak? Myślę, że jestem, ale no, i to jest narcyzm, tak, w istocie. To jest wymyślanie samego siebie, ale kim jesteśmy naprawdę? Tak naprawdę, ponad wszelką wątpliwość. No to jest pytanie zasadnicze. Poznaj siebie. To jest wezwanie, nie wezwanie, ale może wezwanie i wyzwanie współczesności. W tej chwili szczególnie żywe. Rysiu, możemy jeszcze dwa krótkie pytania. Tak, oddamy głos naszym widzom. Tak. Oddamy głos widzom. Tak. Aż mam ochotę powiedzieć, że jest jeszcze jedno ważne pytanie, bo to, o którym ty tutaj już wielokrotnie wspominasz, kim jestem, ale potem można jeszcze zapytać, ale kto właściwie o to pyta? Kim jest ten, który chce odpowiedzieć na to pytanie? I no, tak szukam, czy to nie jest dobry kontekst do przywołania
wiersza Jacka Kaczmarskiego, który mnie kiedyś poruszył, jak usłyszałem go, jak go wypowiadasz, recytujesz. Może Piotrze, umówimy się tak, że ty jeszcze zadasz pytanie, a ten wiersz pojawi się jako przejście do tej kolejnej części i podsumowanie tej naszej rozmowy, mówi co. No, ja trochę takie... Pamiętam. Ja trochę takie osobiste pytanie, Wojtku, jak nie chcesz, nie odpowiadaj, ale co sprawiło, że kiedy u ciebie nastąpiło takie przebudzenie, zainteresowałeś się losem świata, ludzi i tak dalej, ja to nazywam tutaj przebudzeniem, czy było to jakieś wydarzenie, człowiek, książka, film, no, kiedy się kształtowałeś tak, jak powinieneś jako człowiek, co ci pomogło w tym? Wiesz, tak, gdzieś jakaś taka skłonność do tego typu refleksji pojawiła się dość wcześnie. Ja myślę, że ja miałem wtedy gdzieś 12 lat i staliśmy sobie na podwórku przy trzepaku z kolegami. I tak, żeśmy, nie wiem, już nie pamiętam, co nas skłoniło do takiej jakiejś rozmowy o myśleniu. I ja w którymś momencie pierwszy raz sobie zadałem pytanie, a co by było, gdybym ja przestał myśleć? I zapadła taka, i potem do tych kolegów mówię, a co by było, gdybyśmy przestali myśleć? I zapadła taka cisza. I jak gdyby ja teraz z odległości czasu, to myślę, że to była taka pierwsza medytacja jakaś. Bo ja pamiętam, ja wtedy w tym takim świeżym umysłem dziecka doświadczyłem takiej jakiejś, znaczy jakby zobaczyłem, poczułem taką bezmierną przestrzeń, która i ciszę. I przestraszyłem się tego. Potem zmieniliśmy temat. No i to chyba był pierwszy moment. Nic specjalnego. Dziękuję. No to potem długo jeszcze byłeś w tej ciszy, licząc te lata praktyki siedzenia przed ścianą, prawda? No tak, ale to minęło sporo lat, że ja do tego wróciłem, prawda? Bo to tak naprawdę to jest pytanie, które mistrz Zen powinien zadać Kartezjuszowi, gdyby przyszedł do niego na Doksan. Tak? Kartezjuszu, powiedziałeś, że jesteś, bo myślisz. A w takim razie, gdybyś przestał myśleć, to byś był, czy by cię nie było? Ale jest jeszcze tak, żeby oddać sprawiedliwość Kartezjuszowi, ja ciągle przy każdej okazji to powtarzam, że cogito ergo sum, że cogito to nie znaczy koniecznie myślę. To jest termin szerszy, to jest doświadczam albo poznaję, tak? A nie myślę. I to zmienia postać rzeczy. Bo wtedy możemy sobie zadać podobnie, zresztą jak jeśli chodzi o myślenie, tak? Kto to jest, kto poznaje, kto to jest, kto doświadcza. No i tutaj, gdy ja proponuję sobie i innym ludziom dać taki szturchaniec, tak? Żeby to potrząsnąć tym nawykowym umysłem, odpowiedź jest na werbalnym poziomie jest taka: doświadczający i doświadczenie, a nie dwa. Widzący i to, co widziane, to nie dwa. Odczuwający i to, co odczuwane, to nie dwa.
No i robi się cicho. To ten wiersz Kaszmarskiego też jest za tym. Tak. Mam go powiedzieć teraz? Tak. Zapraszam. Zapraszamy. Jak publicznie, bo prostu... Tak. Będzie to dla nas ogromna przyjemność. To zresztą jest wstęp do jakiejś piosenki Kaszmarskiego. Kaszmarski był takim, moim przekonaniem, nieświadomym siebie mistykiem. Tak? Taka melorecytacja prowadziła do jakiejś piosenki o jakimś zesłańcu, rewolucjoniście rosyjskim gdzieś tam na Syberii, ale mnie zapadła w pamięć ta pierwsza część, ten wstęp. Często go sobie powtarzam, jak ktoś mnie prosi, to mogę powtórzyć też innym. Więc to idzie tak mniej więcej. Wejdźmy w wodę, kochani. Dosyć tego brodzenia przy brzegu. Zanurzyliśmy już po kolana nasze nogi znużone po biegu. Wejdźmy w wodę po pas i po szyję. Płyńmy dalej nad czarną głębiną. Aż odległość brzeg oczom zakryje i zaschniętą przełkniemy tam ślinę. Potem każdy się z wolna zanurzy. Niech się fale nad głową przetoczą. W uszach grzmieć będzie cisza. Po burzy dno otwartym ukaże się oczom. Tak zawisnąć nad ziemią, lecz na niej. Bez rybiego popłochu, pośpiechu. I zapomnieć. Zapomnieć, że musimy zaczerpnąć oddechu. Kurczę, szkoda, że oklasków żadnych nie słychać. To milczenie jest oklaskiem. Jest jedną klaszczącą dłonią. Czas dla naszych internautów, Basiu. Tak, tylko Rysiu, chyba pierwsze pytanie. Z Metropolii, tak. Górnośląska, z Zabiegowskiej Metropolii. To jest naszym sponsorem, partnerem, współorganizatorem tego wydarzenia. Dostaliśmy 3 pytania, ale zadamy na razie jedno z tych 3, dając głos jeszcze publiczności. No i ten wątek chyba się nie pojawił, Wojtku. Czy twoim zdaniem upadek cywilizacji patriarchatu może przyczynić się do uratowania świata przed katastrofą klimatyczną? Czy dostrzegasz jakiś związek między tymi zjawiskami? Gdzie w twojej opinii są największe szanse na dokonanie istotnych przemian społeczno-gospodarczych w tym obszarze? Czy w wielkich metropoliach, czy raczej w mniejszych ośrodkach? No, skomplikowane pytanie. Parę pytań w jednym. No, mi dwa. Patriarchat, no to wniosek się sam narzuca. No to patriarchat... zgodnie z jakimiś przekazami historycznymi, no, dominuje na tym świecie od 5000 lat co najmniej. No i jeśli popatrzymy na rezultaty tego patriarchalnego gospodarowania na świecie, no to widać, że coś jest nie tak. Bo tu zabrakło jakiejś równowagi, jakiegoś umiaru w tym wszystkim, jakiegoś
jakiegoś szacunku dla tkanki życia, w której żyjemy i w którą jesteśmy. No i można mieć nadzieję, że, znaczy uzasadnioną nadzieję, to oczywiście nie dotyczy wszystkich kobiet, bo bardzo wiele kobiet też przesiąkło tym patriarchatem i można powiedzieć, zostało przekabaconych. Tak? Natomiast no, wiadomo skądinąd, że kobiety są bliżej ciała, bliżej natury. Mają taką predyspozycję, że ich istnienie, ich zdolność dodawania życia, prawda, ich funkcje karmienia, no to wszystko jest jakimś fantastycznym takim doświadczeniem niedostępnym mężczyznom, które sprawia, że można przypuszczać, że one byłyby źródłem takiego no, zmitygowania się w tym szalonym męskim, patriarchalnym zapamiętaniu. I więc to jest taka nadzieja, znaczy musi być jakaś równowaga przywrócona, no tak, prawda, zgodnie z tą regułą yin yang, tak, że no tu została zaburzona harmonia w tej mandali na korzyść energii męskiej, na korzyść energii yang. Więc to piękne, harmonijne koło, chyba nie muszę go opisywać, pewnie wszyscy wiedzą, o czym mówię, no ono się zwichrowało kompletnie, tak. Gdzieś tam, prawda, jedna część tego harmonijnego, zrównoważonego układu zdominowała drugą. No i efekt jest taki, jest, to musi wrócić do równowagi. I to nie znaczy, że matriarchat ma nastąpić, tak, tylko musi nastąpić zupełnie jakaś inna forma relacji między tymi dwiema energiami, ale to nie dotyczy tego, bo to byłoby uproszczeniem, że tutaj, prawda, no, sprowadzałoby się do większej ilości kobiet w gremiach tam, prawda, politycznych, czy ustawodawczych, czy jakichś innych, czy gospodarczych, ale żeby w ogóle tą energię budzić też w mężczyznach w większym stopniu, tak? Żeby nas kolei, żeby kobiety równoważyły tą energię w drugą stronę, żeby też w każdym z nas ta energia yin yang się jakoś zmierzała do jakiejś równowagi i jej oba aspekty te energetyczne cieszyły się szacunkiem i jakąś no, troską. Dziękuję. To oddajmy tak głos naszym widzom. Dobry wieczór Państwu. Mamy 7 pytań, a osób oglądających no 100, więc bardzo duża frekwencja. Może po kolei będę zadawać te pytania. Pan Filip z YouTube'a pyta: mam pytanie, jak uwolnić się od lęku i presji przed dzisiejszym światem, który pędzi coraz szybciej? Zatrzymać się. I to już. Drugie pytanie też jest o lęk. Janek Trolski, czym w istocie jest lęk i jak wyjść na przykład z agorafobii? No lęk jest w istocie efektem wiedzy o tym, kim, braku wiedzy o tym, kim jesteśmy. Tak? Lęk jest nieodrodnym towarzyszem tego nieporozumienia, tak? Tego dualistycznego widzenia siebie w świecie.
No, można powiedzieć, że jest to lęk uzurpatora, tak? I najlepszym lekarstwem na lęk, chociaż to oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, no, ale na razie tylko możemy mówić, więc no to jest przenieść uwagę na najistotniejszą przyczynę tego lęku, tak? I zamiast walczyć z lękiem i tam leczyć ten lęk i gdzieś, nie wiem, stosować różne techniki, prawda, uwalniania tego lęku, zacząć rzetelnie pracować nad pytaniem, kto się boi, kto to jest, kto to jest. Kto to jest, kto się boi? I to może bardzo pomóc, no pod warunkiem, że za tym lękiem nie stoi jakaś, prawda, bardzo żywa, nieprzepracowana trauma. Ale jeśli jest to lęk z natury lęków egzystencjalnych, tak, który, to jest agorafobia, jak słyszę, tak, w tym pytaniu, agorafobia jest na ogół lękiem związanym z zaburzoną relacją z ojcem, ale to już jest jak gdyby poziom psychologiczny. Jeśli to nie jest zbyt dolegliwe, to takie, które na co dzień nam przeszkadza w życiu, to próbować przenieść ten lęk na poziom egzystencjalny i zacząć sobie zadawać to pytanie, kto się boi? Kto to jest? Dziękuję bardzo. Pani Sabina Gut, taki komentarz i pytanie. Moim zdaniem to lokalne społeczeństwo musi się obudzić do działania, do tworzenia wspólnoty. Tylko wolni ludzie mają szansę stworzyć coś nowego. Jak przekonać ludzi, że mają wpływ? Własnym przykładem. Najlepiej działa przykład. Tak? I taka zasada, która po angielsku się nazywa first follower. Tak? Czyli ten pierwszy, który... Jak follower po polsku przetłumaczyć? Pierwszy... Który idzie za. Idzie za, tak. Tutaj no po prostu i wtedy się zacznie. Polecam taki bardzo pouczający i dający dużo wiary w to, o czym mówię. Mały filmik na YouTubie, który się nazywa First Follower. Mhm. Dziękuję bardzo. To myślę, że może zapiszę to też w komentarzu albo link, podam link do tego filmiku. Jest też takie pytanie, pan Mirosław Edward Klinkiewicz. On gdzieś wyczytał, że pana ukształtowała książka Winnetou Karola Maya. I właśnie o to pyta, w jaki sposób to się stało, bo dla mnie Indianie to totalny tatuaż z dzieciństwa, do tej pory czuję się Indianinem i tak postrzegam podejście do natury, do przyrody jak Indianie. No właśnie. To była jedna z moich pierwszych lektur chyba, takich już chłopięcych, wyrosłem z różnych bajek i to, jak to... Pierwsze doświadczenie zrobiło ogromne wrażenie na mnie. Ta postać Winnetou, no, takiego wspaniałego wojownika, ale jednocześnie takiego człowieka bardzo spokojnego, zrównoważonego, z otwartym sercem, z takim zachowującego się w takiej harmonii z przyrodą, ze zwierzętami, no to To był dla mnie taki ważny bardzo wzorzec. Muszę wrócić w ogóle do tej lektury chyba, żeby sobie tego wspaniałego człowieka przypomnieć.
bardziej jeszcze. Ale hasłem, które wyniosłem i próbuję praktykować w swoim życiu zapożyczonym, może nie wprost od Winnetou, bo on tego nie powiedział, ale on był specjalistą w niezostawianiu śladów po sobie. Więc to jest bardzo ważne też hasło mojego życia. Nie zostawiaj śladów. No nie chodzi tylko o konspirację oczywiście. Chociaż tam się też przydało. Raczej ślad ekologiczny, tak? No, różnych śladów. Czyli no, żeby nie zostawiać śladu, trzeba się zachowywać bardzo uważnie, prawda? I nie być w nieustannej harmonii z bieżącą sytuacją. Tak, żeby nie zostawiać też śladów jakichś w ludzkich emocjach, w ludzkich sercach negatywnych, prawda, w ich zranień. No w tym sensie oczywiście. Nie o to chodzi, żeby wszyscy o mnie zapomnieli natychmiast, ale no w takim sensie, tak, tych śladów jako ingerencji w otoczenie ludzkie, emocjonalne, przyrodnicze i tak dalej. Dziękuję. No też jest takie pytanie praktyczne, pani Sabina Gut. Jak rozmawiać na przykład z leśnikami, urzędnikami o potrzebie lasów dla społeczeństwa, o strefach buforowych wokół lasów wyłączonych z zabudowy? To zbyt praktyczne pytanie. No, mogę powiedzieć, rozmawiać cierpliwie, uprzejmie, ze zrozumieniem sytuacji tego człowieka, jego stanu umysłu na tą chwilę. Ale też no, nie tracić zbyt wiele czasu na rozmowę. No, to może po prostu lepiej posadzić ze dwa drzewa w międzyczasie. Pani Katarzyna Kulik-Moskwa pyta, czy cywilizacja jest możliwa bez uzurpatorstwa praw człowieka do zasobów naturalnych? No ta cywilizacja, którą stworzyliśmy, na pewno nie. I ona musi się zresetować pod tym względem. No chociażby na takiej prostej zasadzie, którą już proponują różne środowiska światowych ekologów i ekonomistów, żeby wpisać w koszta wszystkich produktów no, szkodę czynioną ziemi, tak, czy przyrodzie. Trzeba by oczywiście stworzyć jakiś system szacowania tych szkód. Więc no właśnie to trochę się robi, tak? Bo na przykład te kwoty dla CO2 są jakąś taką próbą, prawda, stworzenia takiego systemu. No ale to dużo jeszcze za mało, dużo za mało. No to trzeba by dużo więcej zrobić, a to by długa dyskusja i nie ogarniemy tego tematu. Ja myślę, że tu wiele ludzkich umysłów, które dojrzeją do takiego resetu, który się będzie niewątpliwie związał z ogromnym ograniczeniem naszych konsumpcyjnych potrzeb. No wtedy dopiero to będzie możliwe. Dziękuję. I ostatnie pytanie, pan Bartosz Bajer. Jak praktycznie możemy stosować przekraczanie iluzji odrębnego ja w codzienności, żyjąc w społeczeństwie, które bazuje na myśleniu dualistycznym? Jeszcze raz.
Jak praktycznie możemy stosować przekraczanie iluzji odrębnego ja w codzienności, żyjąc w społeczeństwie, które bazuje na myśleniu dualistycznym? Nie przejmować się tym, co inni myślą, tak? Tylko no, działać zgodnie z tym, co my wiemy. Tak? Więc na przykład no, to bardzo ważne i bardzo trudne, ale warto od trudnych rzeczy zaczynać. No, jak konkretnie z dnia na dzień, z chwili na chwilę realizować tę zasadę, że to, co czynisz innym, czynisz sobie, a to, co czynisz sobie, czynisz innym. No i nie trzeba tego o tym informować ludzi dookoła, tylko po prostu działać zgodnie z tą zasadą. Dziękuję bardzo. Dużo jest jeszcze komentarzy i życzeń zdrowia. Tak? Po owocach go poznacie, jak to mówię. Aha. Dokładnie. Dużo jest komentarzy i życzeń zdrowia od widzów i pytanie, czy to zostanie nagranie, więc nagranie zostaje, to jeszcze będzie do odtworzenia, do przesłuchania, kiedy kto będzie chciał. Dziękuję bardzo. Ja zdrowia czuję się bardzo dobrze. Pięknie. To cóż, ja pomyślałem może jeszcze o takim finalnym pytaniu, bo no, żyjemy w czasach pandemii, a w sumie, Wojtku, nie mówiłeś o tym, czy doświadczenie pandemiczne ma szansę w jakiś sposób nam pomóc w podjęciu koniecznych działań. Ja obserwuję z przykrością, że w tej narracji takiej medialnej nie pojawia się rozmowa o przyczynach tej pandemii, bo dla mnie, ja o tym pisałem wielokrotnie, piszą naukowcy, ale to się nie przebija. Przyczyną jest brutalna ingerencja w środowisko naturalne, zabijanie dzikich zwierząt, zabieranie im siedlisk. Ty, zdaje się, podkreślasz też inny wątek tej przyczyn tej pandemii. No i pytanie, czy wierzysz, że ta pandemia zmieni cokolwiek w naszym życiu na lepsze, czegoś nas nauczy, czy to nie ma szans? Jestem o tym przekonany, ale to będzie bolesny proces. Znaczy, to już jest bolesny proces, tak? Obawiam się, że może być jeszcze bardziej bolesny i że no, jeszcze wiele będziemy musieli się nauczyć jako społeczność ludzka z tego procesu. Więc jestem, można powiedzieć, dobrej myśli, ale jednocześnie jest to bardzo smutne i bolesne uczestniczyć w tym procesie. Tak, podobne mam odczucia. Też smutek jest tym, co się często ostatnio pojawia gdzieś tam w myślach. Dziękuję bardzo. Rysiu? Tak, no, ja spróbuję jakoś zebrać te wątki, tak jak ja je słyszę i rozumiem, że to, co się tu bardzo często przejawia w twoich wypowiedziach, Wojtku, i też w tej ostatniej na końcu, no to jest taka konstatacja, że no właśnie nie unikniemy jakiegoś przesilenia czy jakiegoś wstrząsu, który będzie niestety związany z dużym cierpieniem, tak jak to uczy nas wirus, ta obecna pandemia, ale patrząc szerzej, środowiskowo, jak ten Titanic tonie, to zbliża się czas właśnie jakiegoś przesilenia czy resetu, ty to tak nazywasz, czyli też krótko mówiąc cierpienia po prostu, które prawdopodobnie nas dopadnie i może będzie tym większe, im bardziej wcześniej próbowaliśmy w naszym życiu odciąć się od tego pełnego doświadczenia egzystencjalnego i radości, i bólu właśnie, że to jest jakiś rodzaj zaprzeczenia i oddzielenia, które się nam odbije w dwójnasób niestety i to jest konieczne. W tym sensie słyszę jakąś pesymistyczną wizję, ale z drugiej strony przechorowanie tej choroby może dać nadzieję na,
na lepszy świat i na pełniejsze nasze egzystencjalne, ludzkie doświadczenie naszego człowieczeństwa. Nie wiem, czy tak to, czy się z tym zgodzisz, czy to jest właśnie ten przekaz, który płynie z tego doświadczenia świata, który no, nosi tyle cierpienia, które powodujemy. No, jestem, znaczy trudno powiedzieć, że jestem przekonany, ale wierzę w to głęboko. Gdzieś tam, wiesz, to, tak jak to jest w tej anglojęzycznej frazie, nie wiem jak to, the universe is unfolding as it should. Że no, ten wszechświat rozwija się tak, jak powinien, prawda? I tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tak się rozwija. Skoro inaczej się nie rozwija, to tak się powinien rozwijać. No i oczywiście my jako ogromna społeczność no, wywarliśmy jakiś silny wpływ na kierunek tego rozwoju, ale my jesteśmy częścią tego wszystkiego, tak jednocześnie. Więc no i teraz no, zbieramy, można powiedzieć, żniwo, tak? Jak to się mówi, karmiczne żniwo naszych błędów. Prawdę mówiąc, to my zbieramy je od zawsze, tak? Od, znowu nawiązując do rajskiej opowieści, od momentu wyrzucenia nas z raju, czyli od momentu, kiedy nasze umysły zaczęły dualistycznie funkcjonować w tym świecie, tworzyć dualistyczny, oddzielony świat. Więc cierpienie jest nam znane i ono pojawia się w życiu każdego z nas, prędzej czy później, prawda, i staje nam, prawda, z całą mocą przed oczyma, kiedy doświadczamy perspektywy śmierci. No, a pandemia właśnie, no, można powiedzieć, używa tego narzędzia, tak? I jest takim, mamy do czynienia z, można to, na to popatrzeć w ten sposób, jako taką bitwą między tymi ludzkimi i cywilizacyjnymi ambicjami, prawda, i sposobami na to, żeby uratować swoją pozycję, swój styl życia, swoje dotychczasowe cele, prawda, i te źle zdefiniowane wartości w konfrontacji z ogromnym, prawda, procesem zagrażającym naszemu życiu, który tak naprawdę żeśmy sami sprowokowali. Więc no, z tej konfrontacji musi się, pewnie powstanie spora kupa popiołu, ale z tego się na pewno narodzi jakiś, co to z popiołów powstaje. Feniks. Tak jest. Feniks z popiołu. Tak. To jest w ogóle mądrość natury. To jest ta mądrość cyklów, kręgu, który się nieustannie obraca, i życie, i śmierć z jednym procesem, który rozdzielamy i który właśnie traktujemy jako oddzielone, a to jest po prostu jeden proces, w którym jesteśmy i to jest dla nas szansa, żebyśmy to po raz kolejny zobaczyli i się nauczyli najważniejsze lekcji właśnie, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce tutaj w tym. No tak, bo my jesteśmy jako społeczność ciągle na takim bardzo niedojrzałym poziomie, tak? Prawdę mówiąc, to, co spowodowało tą katastrofę, to to, że my jako ludzie głównie zajmujemy się realizacją trzech naszych potrzeb, takich tak zwanych potrzeb niedoboru. Potrzeby bezpieczeństwa,
potrzeby komfortu i przyjemności, i potrzeby znaczenia i wpływu, tak? Popularności. I właściwie poświęciliśmy ziemię na realizację tych trzech potrzeb, które są, no, prawdę mówiąc, dzieci na dół. Tak? W indywidualnym procesie rozwoju każdy z nas powinien jak najszybciej pozbyć się złudzenia, że może zaspokoić te trzy potrzeby i że to jest właśnie celem jego życia. Żeby było bezpiecznie, żeby było przyjemnie i żeby jeszcze było tak, prawda, mieć taką fajną reputację czy wizerunek, prawda, i mieć wpływ i tutaj, prawda, popularność i tak dalej, tak, i mieć wokół siebie jakieś grono ludzi, którzy z zachwytem na nas patrzą. Tak? No i właściwie, no, nie wiem, jaki procent ludzi, ale przypuszczam, że powyżej 95, no, zajmuje się tylko tym. No i z tego trzeba sobie zdać sprawę, że te trzy potrzeby, one są nie do zaspokojenia. Ponieważ uzurpator zawsze nie będzie miał dosyć. Tak? I bezpieczeństwa, i przyjemności, i poczucia wpływu, prawda? I znaczenia, i popularności. Więc i tu pójść za tym, czego uczą wszyscy nauczyciele duchowi. No wreszcie otworzyć serce, zacząć żyć z serca. Główny prorok, prawda, tej części świata, czyli Jezus Chrystus, on też cały czas to mówi. Ludzie, opamiętajcie się, serce. Gdzie jest serce? No i gdy to serce się zacznie budzić, to wtedy wszystkie problemy powoli znikają. To serce ogarnia i przyrodę, i ten organizm, prawda, i innych ludzi, i wszystkie ożywione i nieożywione istoty. No, pięknie. Piotrze? No, myślę, że trudno będzie coś jeszcze mądrzejszego powiedzieć. Myślę, że... No taki też trochę dający siłę, nie wiem, trochę nadziei, te twoje ostatnie myśli. Cóż, będziemy się żegnać powoli. Mm-hmm. Bardzo się ja osobiście cieszę, że byłeś z nami, że państwo byli z nami. Zapowiadałem, że jeszcze przedwczoraj, że jest szansa na interesujący, niezwykle ciekawy wieczór. No i ten wieczór właśnie dobiega końca i był interesujący, inspirujący, ciekawy, myślę, dla nas wszystkich. Bardzo ci dziękujemy, że byłeś z nami. Twoje myśli. Ja wam dziękuję za zaproszenie, za tą okazję do tej ważnej i takiej kameralnej rozmowy, bo ja zapominałem w ogóle, że jeszcze 100 osób nas słucha. Tak. Także bardzo dziękuję tym, którzy tam wytrzymali przed tymi ekranami i za jakiś w ogóle pomysł, żeby w tym uczestniczyć. Bardzo, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego na dalszą drogę. Otwartego serca i głębokich pytań, kim jestem. Tak jest. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. My państwa zapraszamy w przyszłym roku na kolejne spotkania. Będziemy zapraszali w 2022 roku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.